Doczekali się, bo długo czekali. To drugi odcinek degradacji Juventusu. Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Korneliusz Rzeźwicki, wy znacie mnie jako Nexium i oglądacie kanał Nexium Games. Na samym starcie oczywiście ogromne ode mnie podziękowania, które płyną w twoją stronę, bo po raz kolejny to zrobiliście i pierwszy odcinek degradacji pobił wszelkie rekordy. Moi drodzy, zanim ruszymy dalej z wirem całego tego odcinka, mam oczywiście prośbę o zostawienie tutaj kciuka w górę, ale jak sami widzicie, piszą o nas światowe media. Co więcej, uważają, że mamy w swoich szeregach najbardziej utalentowanego spośród czterech młodzików, moi drodzy, a jest nim Valentini, urodzony w 2004 roku, konkretnie 21 listopada, prawy skrzydłowy. I moi drodzy, właśnie, jak już jesteśmy przy naszych piłkarzach, to myślę, że warto tutaj zajrzeć, bo sami zasugerowaliście kilka bardzo cennych i ważnych zmian. Między innymi przekonwertowanie Fagioliego na pozycję środkowego pomocnika. On mimo wszystko w tej trójce środkowych pomocników będzie minimalnie z tyłu, ale przy zmianie na pozycję środkowego pomocnika zasugerowaliście, że on powinien dostać naprawdę sowity zastrzyk na overola. Moi drodzy, no a niestety, jako że kontuzji doznał Alessandro Di Pardo i nasze boki obrony wyglądają na razie tak, jak wyglądają. Na lewej stronie jest Federico Pace, ale na prawej stronie Lorenzo Di Angelo, to zasugerowaliście, że warto by było zagrać tymczasowo trójką z tyłu. To też pozwoli rozwinąć się Koniemu De Winterowi, który ma 21 lat, bardzo młody, a 69 punktów overalla, więc jak najbardziej, patrząc na to, że Bonucci będzie stopniowo spadał coraz niżej, to De Winter może go naturalnie w pewnym momencie wyprzedzić i zastąpić i grać u boku Federico Gattiego. Brzmi to jak plan absolutnie idealny. Moi mili, na samym początku jeszcze raz ode mnie prośba. Zostawiamy tutaj kciuka w górę, co najmniej 2000 łapek w górę chcę zobaczyć pod tym odcinkiem. A teraz co? Czas, moi drodzy, zajrzeć do składu, bo pewnie to was bardzo interesuje. A aktualnie jest to poprzestawiane w sposób dyskusyjny pewnie dla niektórych, ale zaraz to wszystko sobie tutaj ustalimy, bo ja widzę, że tutaj doszło do jakichś kompletnych nieporozumień. Moi drodzy, tutaj na prawej stronie będzie ustawiony, na środku będzie Bonucci, tutaj będzie ustawiony De Winter, Gatti po prawej stronie. Jako ten najbardziej cofnięty będzie Fagioli, tutaj będzie Guerra na lewej stronie, na prawej stronie będzie obecny Miretti, na prawym skrzydle może grać, moi drodzy, Soysalo, a Valentini zostanie zastąpiony z Munerem. I teraz uwaga, najważniejsza zmiana. Valentiniego przekonwertujemy sobie, moi drodzy, tutaj na prawego napastnika albo środkowego napastnika. Niech będzie środkowy napastnik, a Franco będzie tutaj jako ten nominalny. No i tym samym, moi drodzy, ten nasz tymczasowy skład prezentuje się następująco. Mam wrażenie, że nie ma tragedii, co? Tak mi się też wydaje. No to chyba przydałoby się w końcu zainkasować jakieś punkty, moi drodzy, bo Juve nadal nie ma żadnych punktów. To jest nieprawdopodobne, ale to niestety są brutalne fakty. Juventus nadal jest bez żadnych punktów, więc moi drodzy, oczywiście możemy w trakcie rozgrywania jednego odcinka jeden mecz zagrać, a jeden mecz sobie przesymulować tylko najlepsze akcje. Pozostałe mecze musimy sobie symulować, czy długo, czy krótko, już trudno. Ale ja chyba na ten pierwszy mecz, co by spróbować przełamać trochę te czary goryczy, chciałbym chyba spróbować, moi drodzy, zagrać na zasadzie najlepszych akcji. Nie tylko ataki, ale najlepsze akcje. Po to, by mieć ewentualnie możliwość, taką no najbardziej naturalną, bronienia w razie jakiegoś ataku z drużyny przeciwnej. Zatem pokaż najlepsze akcje, skład mamy ustalony, zobaczymy też, jak to zadziała w tej debiutanckiej formie grania trójką z tyłu. Mam nadzieję, że nasza drużyna spisze się na medal, no ale to jest spory znak zapytania, bo sami widzicie, jakie overalle tutaj latają. Nie mamy żadnego napastnika takiego typowego goleadora i to jest ogromny dla nas problem, bo zanim nie pojawi się ktoś faktycznie godny miana takiej typowej dziewiątki, takiego prawdziwego napastnika z krwi i kości, to my musimy się, no to nie zabrzmi dobrze, ale męczyć z tym, co mamy. Albo po prostu rozwijać tych piłkarzy. Ale to będzie długa, długa praca. No dobrze, skoro Valentini jest tak przez światowe media uznawany za taką perełkę, za tak błyszczący talent, to mam nadzieję, że faktycznie w tym meczu też pokaże jakiś błysk, skoro gra od pierwszej minuty, jest ustawiony
no może nie do końca na swojej pozycji, ale patrząc na to, jak młody jest to piłkarz, to on ma ku temu kapitalną okazję. O Jezus Maria, no teraz Gigi Buffon nas uratował, ale ja nie mogę sobie pozwolić na wpuszczenie w taki sposób zawodnika do naszego pola karnego. Moi drodzy, teraz widzę kapitalną piłkę do Franco i mam nadzieję, że on to jakoś dobrze przyjmie. Tak jest, moi drodzy, Franco. To jest ten moment, moi drodzy, Franco! Kapitalnie trafiamy do siatki, to my otwieramy wynik tego spotkania z Cremonese, moi mili. Gigi Buffon nas uratował zdecydowanie. Zdecydowanie nas uratował Gigi Buffon. Ulala. No dobrze, moi mili. Jest w porządku, jest nieźle. Byleby teraz podtrzymać to momentum do samego końca. Albo, o właśnie, pójść za ciosem. Fagioli, czy on będzie mógł zagrać tutaj jakąś dobrą piłkę na dobieg? Tak jest, jak najbardziej, moi drodzy. Nie ma mowy o spalonym. Muner jest na skrzydle, ale trochę za słabo zagrał tę piłkę. Teraz Valentini. Valentini strzał! No może i ma jakiś błysk w sobie, może ma tę iskrę bożą, ale teraz jej po prostu nie pokazał. Kolejna piłka, Fagioli po raz kolejny jako ten, który jest tutaj tym rozprowadzającym wszelkie ataki w naszej drużynie. I teraz kapitalna okazja, Valentini, czy tutaj był spalony, moi mili? Niestety, był ewidentny spalony, kilometrowy wręcz można by powiedzieć, ale... Trzeba pochwalić drużynę Juventusu za kolejne ataki, moi drodzy. My nie zwalniamy tempa, 40 minuta, mimo że to Cremonese mogło otworzyć wynik tego spotkania, niektórzy by pewnie powiedzieli, że nawet powinno, to my mimo wszystko, na razie, moi drodzy, tutaj stwarzamy sobie jedną okazję za drugą. Teraz Muner i to aż się prosi po prostu o wypuszczenie trójkątem właśnie Valentiniego. I teraz Valentini, moi drodzy, Valentini jest w polu karnym, Valentini! O mój Boże, jak on obił słupek w tej sytuacji, to powinien być gol! To powinien być gol i teraz jest odpowiedź po stronie Cremonese. Cornelius, wprowadzony z ławki rezerwowych, będzie miał okazję walczyć z zawodnikiem Cremonese, który ma dokładnie taki sam numer jak on. 90 kontra 90 i teraz Cornelius ostatecznie wygrał ten pojedynek. Okej, okay. Indywidualny rajd Juventusu w 72 minucie. Dużo akcji Juve, tylko jedna zamieniona na bramkę, więc skuteczność jest taka sobie. A teraz zejście z tą piłką. Jeszcze Franco przepędzony. Franco, szukamy jakiejś możliwości zagrania strzał. Ale Fagioli nie mógł zaskoczyć tym bramkarza. Mimo to wygrywamy, moi drodzy. Sięgamy po swoje pierwsze 3 punkty w lidze Serie B w tym sezonie pierwszym po degradacji. Cornelius z ławki rezerwowych miał jedną dobrą interwencję, ale moi drodzy, najważniejsze jest to, że nasz napastnik Franco raz do siatki trafił. Druga sytuacja to chyba ten słupek Valentiniego, gdzie to powinien być gol. Ostatecznie jednak, moi drodzy, ja jestem bardzo zadowolony i patrząc tutaj na noty też naszej drużyny, popatrzcie, jaką wysoką ocenę ma De Winter. To jest bardzo, bardzo dobra nota. Jeżeli chodzi o pozostałe wyniki, prezentuje się to następująco. A my teraz, mam nadzieję, że będziemy uskrzydleni tymi 3 punktami. No dobrze, mamy jakieś 3 informacje. Mamy comiesięczne raporty o juniorach, kapitalnie, a także informacje o tym, że powołanie do kadry dostał na przykład Federico Gatti jako środkowy obrońca, a także Assim Madibo do reprezentacji Kataru. No dobrze, to skoro mamy comiesięczne raporty, to zobaczmy, czy kogoś tutaj interesującego mamy. Nie. To już lepiej. Ale ten potencjał tak trochę mi się gryzie, jeśli mam być szczery. Pepe Dominguez też tak średnio. O, Antonio Diaz, moi drodzy, od razu podpisujemy, tu nie ma co się zastanawiać. I Rafa Fuentes też możemy go podpisać, jeszcze nas na to stać. No dobrze, i mamy jeszcze informację z czatu drużynowego. Valentini, możesz być jeszcze lepszy, jak najbardziej tak uważam. No dobrze, to w takim razie przejdźmy sobie do szkółki juniorów i rzućmy okiem na tych 2 Argentyńczyków, których otrzymaliśmy. Czy to faktycznie są jakieś perełki, czy też nie? Zaczynamy od Rafy Fuentesa. Nie, zacznijmy sobie od Antonio Diaza. Antonio Diaz, zaledwie 15 lat, a już 56 punktów overalla. I pytanie, czy to właśnie nie będzie bardziej środkowy albo i nawet prawy obrońca, no moi drodzy. No tutaj jest oczywiście typowany, ma prawą nogę mocniejszą, więc ta lewa strona może być dla niego w pewien sposób problematyczna, ale sprawdzimy na pewno, jak Antonio Diaz sobie poradzi. No wydaje mi się, że to jest mur beton, środkowy obrońca. 1,87 m, kapitalne warunki fizyczne, to raczej jest ta pozycja. Może Rafa Fuentes z kolei będzie lewym obrońcą, bo tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Rafa Fuentes, a może jeszcze jakakolwiek inna pozycja, chyba że po prostu Rafa Fuentes jest na swojej pozycji. Chyba wiele na to wskazuje, że Rafa Fuentes faktycznie na tej swojej pozycji jest, bo ewentualnie jeżeli na jakąś pozycję mielibyśmy go zmienić, to prędzej na prawego obrońcę, a to akurat ciekawe, niż na lewego.
Chyba, że trzeba tutaj po prostu trochę to sforsować, tą lewą obronę. Też można i tak. Można po prostu go przekonać do tego, że gra na tej stronie będzie dla niego korzystniejsza i w dalszej perspektywie po prostu to mu da więcej okazji do gry w naszym zespole. No dobrze, moi mili. Skoro pierwsze 3 punkty Juventus w końcu zgarnął, to teraz przydałoby się jeszcze uciec z ostatniego miejsca w tabeli, co? Mamy informację od Gigi'ego Buffona, co mówi nasz kapitan. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Trochę nas martwi, że zadowalamy się nagrodą pocieszenia. Nie mamy poczucia, że będziemy na serio walczyć o trofea. Gigi, dziękuję ci, że to powiedziałeś. Mam wszystko... Dziękuję ci, że mi to powiedziałeś. Będzie bardzo ciężko, ale będziemy się starać wyciągnąć z tego absolutne maksimum. Moi drodzy, tutaj są naprawdę ciekawe raporty prosto z słonecznej Lombardii. Za słonecznej Lombardii to może się urwał Mario Lombardi. Filippo Esposito na pewno zostanie przeze mnie podpisany. Mario Lombardi jest zagadkowy i ja tę zagadkę tego sympatycznego Włocha chcę tutaj rozwikłać. Moi mili, Filippo Esposito, ogromny potencjał, niewyczerpany, tylko ten chłopak wie, co przed nim kryje jego kariera. Może być ewentualnie środkowym pomocnikiem defensywnym, może być bocznym albo i środkowym obrońcą. Jakie warunki fizyczne ma? Nie aż takie dobre, więc myślę, że chyba pozycja prawego obrońcy to jest faktycznie to. Chyba, że miałby być takim przecinakiem typowym na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. Sprawdźmy to. I kolejny jest jeszcze Roberto Coppola. Tylko Mario Lombardi, który musi być na innej pozycji ustawiony. Chociaż to strzelanie ma tragiczne. Myślałem, że przerobimy go na jakiegoś zawodnika ofensywnego, ale strzelanie ma naprawdę, naprawdę absolutnie tragiczne. Wygląda to źle. Wygląda to bardzo źle. Mam wrażenie, że z Mario Lombardim się pożegnamy w trybie przyspieszonym. Tak jak teraz z Roberto Coppolą się pożegnamy. Facet ma potencjał osiągający tylko 61 punktów overalla. Moi mili, w porządku. Przejdziemy dalej. I czas na starcie na samym dnie tabeli. To jest najgorszy możliwy mecz. Zut Tirol kontra Juventus. Obie drużyny mają na swoim koncie tylko 3 punkty. Wygrały tylko jeden mecz. No teraz ktoś... No musi być tutaj Juventus górą. Ale problemem jest... O właśnie. Powołany nagle Gatti. Ni stąd, ni zowąd Gatti został powołany. I teraz, moi drodzy, to nam... sprawia sporo kłopotów. No dobrze, jak już mamy tak dobrych zawodników, że są powoływani do reprezentacji, no to niestety takie są później tego efekty. Cornelius na całe szczęście kilka minut w ostatnim meczu załapał, pokazał się z niezłej strony. Podtrzymajmy ten trend, co? No dobrze, zmiany zapisane, zapisujemy też ten skład, przechodzimy do tego pojedynku. Moi mili, centrala, zagraj mecz, czas na symulację. Myślałem, że zrobię symulację długą, ale nie, moi drodzy. No jeżeli my w szybkiej symulacji nie wygramy z najgorszym zespołem w lidze, nie wygraliśmy. No widać, że to są dwie najgorsze drużyny tego sezonu. Juventus podzielił się punktami z Zut Tirolem, Guerra zdobył swoją bramkę w barwach Juventusu, nie wiem czy nie debiutancką. Jest to w jakiś sposób prawdopodobne. No cóż, szkoda. Szkoda, że ostatecznie to się dla nas zakończyło takim, a nie innym rezultatem. Ja, moi mili, zabiorę się chyba za kolejną sesję treningową i tutaj myślę, że trzeba spróbować wykonać kolejne treningi, żeby pomóc naszej drużynie oczywiście. Dribbling przez labirynt, niech będzie ten dribbling przez labirynt nieszczęsny, a my zaczniemy sobie, moi drodzy, od podań do celu. No dobra. To ja chyba treningami was zadręczać nie będę. Mam nadzieję, że zaraz się zobaczymy w najlepszej możliwej sesji, co? Chociaż teraz jak już zacząłem, to ciężko trochę mi jest to prze... O, strata. No to wyśmienicie zacząłem, ale ciężko jest mi to teraz przerwać, bo muszę się skupić na podawaniu piłki, więc nie będę teraz Cóż. Z dwoma gagatkami jest nieco ciężej. Łoj! Ależ panowie, opanujcie trochę tę piłkę, uspokójcie, to nie jest potrzebne aż takie mocne zagrywanie tej piłki. Dobrze, teraz rozciągamy ich sobie na dwie strony, podanie, no nie w dół miałeś podać, no dobrze, mamy A, okej, czas na kolejne treningi. Status treningu rozwalony, świetny, elegancko moi drodzy. Dobrze, to w takim razie sesję treningową na dziś
można powiedzieć, że też mamy odhaczoną, żeby ten rozwój też stopniowo jakoś tutaj prosperował. Miretti, gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, moi drodzy. No to zobaczmy, czy pan Miretti faktycznie będzie z niego taki środkowy pomocnik ofensywny, moi drodzy. Nie, Miretti, myślałem, że może będzie bardziej z niego środkowy pomocnik ofensywny niż środkowy pomocnik, ale no cóż, jak to czasami w życiu bywa, po prostu się pomyliłem, więc nie ma sensu z Fabio Mirettiego robić na siłę jakiegoś specjalnie środkowego pomocnika ofensywnego. Z kolei z Fagioliego jak najbardziej był sens, i to ogromny, zrobić z niego środkowego pomocnika. Wow! Fagioli momentalnie został naszym najlepszym zawodnikiem, najwyżej ocenionym. Wyprzedził pod tym kątem absolutnie każdego i tym samym, jeżeli chodzi o swoją wartość, przebił Guerrę kilkukrotnie. Wzrost wartości o 228%. To jest, moi drodzy, coś niesamowitego. No to w takim razie z Fagioli mam wrażenie, że niedługo trzeba będzie przenegocjować podwyższenie tego kontraktu, ale no też pamiętajmy, że my jesteśmy tutaj w kryzysie finansowym, więc proszę trochę się opamiętać, co? Bez przedłużenia. To ja to chcę negocjować. Ja chcę sam z nim wynegocjować sobie to przedłużenie kontraktu, moi drodzy. Chociaż no sami widzicie, jakim mamy budżet, więc nie jest on największy. Rola w zespole to jest absolutnie kluczowy zawodnik. Nie ma tutaj z czym w ogóle dyskutować. I propozycja kontraktu, no to skoro nie możemy przedłużyć z nim na 5 lat, to przedłużmy na 2 lata. Bez przedłużenia, no dobrze, no to chociaż o rok. Wyśmienicie. Zignorujmy klauzulę odstępnego i możemy się zgodzić na taką płatność, moi drodzy, chociaż ten bonus za podpis, wiecie co, ja usunę... Nie, ja usunę premię po prostu, wiecie co? I ja złożę taką ofertę z usuniętą premią, bo to za bardzo mi nadszarpnie budżet. Sami widzicie, że ja tutaj mam 250 tysięcy, chcę zarabiać 6 tysięcy. To zróbmy teraz kontrofertę taką, że zmienimy to na 6 i mamy to. 6 tysięcy, bez tej stówy, chłopie, no weź tę stówę, odpuść. Na co to? I elegancko, moi drodzy, zatem z naszym najlepszym zawodnikiem przedłużyliśmy kontrakt, tym samym został naszym obok Gattiego najlepiej zarabiającym piłkarzem. Kapitalna to jest dla nas informacja, moi mili, i teraz w czacie drużynowym jak najbardziej możemy powiedzieć Federico Gattiemu, że on dostanie szansę, skoro już wrócił z tej przerwy reprezentacyjnej, to grzechem by było tutaj Gattiego do składu nie wystawić i my takiego grzechu popełnić tutaj nie chcemy. Kolejnym zawodnikiem, który tutaj znajdzie swoje miejsce, będzie Madibo. Madibo, który daje tutaj całkiem sympatyczne wyniki, mam wrażenie. Valentini. Dobrze by było, żebyś ty załapał jakieś takie faktyczne momentum do tego rozwoju. Wtedy wskoczysz, mam wrażenie, za tego Soysalo. Moi mili, niestety, Zud Tirol na całe szczęście przegrał mecz. Co za tym idzie, z Modeną może w końcu nastąpi jakieś przełamanie. Przed nami jeszcze tutaj starcia chociażby z Reginą, z Wenecją, z Cosenzą. Będą naprawdę, moi drodzy, hiciory. Co za tym idzie, mecz z Modeną też przesymulujemy. Drodzy panowie, do roboty. Kolejny remis 1-1. Wygląda to słabo. No Halid zdobył bramkę, pojawił się Cornelius, pojawił się Madibo i Pace, ale nie takiego rezultatu się spodziewałem. Nadal tylko jeden wygrany mecz. Mamy remis chociaż, więc no to tyle, nie wiem czy to kogokolwiek pociesza, ale tak, wyprzedziliśmy Zud Tirol, nie jesteśmy już ostatnim zespołem w lidze. To moi drodzy, jeżeli się przełamywać, to może właśnie z Wenecją, może z jedną z największych marek w Serie B. Z drużyną, która aktualnie ma 14 punktów, czyli o ponad, o 10 prawie więcej od nas. I co więcej, jest to drużyna, która ma spore ambicje na awans do Serie A jeszcze w tym sezonie. Nie zadręczaj się, pracuj nad sobą, powiedzmy, żeby pracował nad sobą, bo to, że Gatti jest jednym z najlepszych naszych piłkarzy i został z nami w tym najtrudniejszym momencie, nie oznacza też, że zwalnia go to z jakiegokolwiek trudu i z jakiejkolwiek pracy. Wejdźmy sobie w konfigurację i tutaj co do strojów, to chciałbym, żebyśmy my zagrali w tych strojach, a Wenecja może zagrać, to jest ich trzeci komplet, te złote trykoty to jest ich trzeci komplet, przecież one są piękne, no ale cała Wenecja ma przepiękne stroje. Bardzo bym chciał, żeby jakaś kappa zabrała te stroje od Chelsea, od Nike, bo Nike robi beznadziejną robotę, chociaż i tak zaraz się kończy kontrakt z tą trójką. Mam nadzieję, że go nie przedłużą, albo wymuszą w kontrakcie, żeby od przyszłego sezonu nie było to logo 3, tylko napis. I to też dużo zmieni. W każdym razie, Nike leci bardzo po łebkach i na łatwiznę, co mnie często bardzo boli. Rozpoczynamy, moi drodzy, ten mecz. Oczywiście na legendarnym rozegramy całe spotkanie.
Tomasz Kopawry, to jego 50. mecz jako menedżer klubu Juventus. To nie jest do końca prawda, bo musicie brać pod uwagę to, że ja oczywiście musiałem tam przesymulować cały ten wcześniejszy sezon i tak dalej, i tak dalej. Jest jak jest. Moi drodzy, fakty są takie, że przyjeżdżamy do Wenecji, by zagrać z Wenecją. Mam wrażenie, że nikogo tutaj nie zaskoczyłem. Chyba nie ma co przedłużać. Trzeba po prostu do tego spotkania przejść. Rozpoczynamy, moi drodzy, z przytupem ten pojedynek. No i mam nadzieję, że... Ciekawe, czy w ogóle Wiśniewski jest nadal w Wenecji. W rzeczywistości oczywiście zastąpił Jakuba Kiwiora w Specji. To w sumie całkiem zabawne, że Polak zastąpił Polaka. Ale Ręcz... Wiśniewski jest Wiśniewski. Cały czas, moi drodzy, jest Wiśniewski w Wenecji, więc... tutaj jeszcze się na jego talencie nie poznał. Klub z Serie A, moi mili, niestety czwarta minuta ekspresowo rozpoczyna strzelanie ekipa gospodarzy. Nie układa się to wszystko dla nas dobrze. Nowakowicz strzelcem tego gola i tu ogromna bierność w defensywie. No szczerze powiem, Fagioli z numerem 44 zachował się jak kompletny amator. To było nieakceptowalne. To po prostu było w żaden sposób nieakceptowalne, naganne wręcz zachowanie w defensywie. Fagioli z numerem 44, tak jest, to był on. Moi mili, spróbujemy zbudować ten atak od podstaw, na skrzydle. Munier. Jest do niego piłka zagrana przez Guerre, ale szukamy tutaj jakichś więcej możliwości, a tych możliwości trochę brakuje. Tylko trójka została z tyłu. Ktoś musi spróbować ruszyć do przodu, napędzić ten atak. I tak też się stało. Teraz Guerra strzał zza pola karnego. Chciał dać się pomylić Joronenowi, ale goalkeeper gospodarzy był czujny. Soysalo, wysoki teraz pressing. Swoboda. Pochionpalo, Nowakowicz zdobył pierwsze trafienie w tym meczu i ma ogromny apetyt na drugie. Już go tutaj Gatti, powołany do reprezentacji Włoch, próbuje zatrzymać. Buffon po raz kolejny ratuje nasz zespół, ale grzmi kapitan, jest po prostu wściekły. To jest dla niego nie do pomyślenia, że nasza defensywa może się ustawiać w taki sposób. Ale teraz Guerra, jest okazja do kontrataku, tylko że ten Guerra nie ma żadnego wsparcia. Teraz próbuje jeszcze wyciągnąć tutaj De Wintera jakkolwiek, ale De Winter przy tej ogromnej presji no zdecydował się zagrać do bramkarza i była to dobra decyzja. Lepiej tak niż stracić w głupi sposób piłkę. Bonucci, Fagioli, Guerra. Znowu do Muniera. Munier, ładne zejście do środka, kapitalne oddanie do Franco. Franco strzał zielone, ale nawet nie w światło bramki. Nie trafił nasz napastnik czysto w tę piłkę najwidoczniej. Mimo iż sugerowało to precyzyjne wykończenie, ale strzał był po prostu słaby. Trzeba pamiętać też o tym, że Franco ma lepszą lewą nogę, a tutaj strzelał prawą i efekty są tego widoczne na załączonym obrazku. Ullmann. Nie lubię grać trójką z tyłu, tym bardziej na takich bazowych, wyjściowych, generycznych wytycznych, a nie mam tutaj ustawionych żadnych specjalnych. Po prostu wolę wtedy zdecydowanie bardziej grać na czwórkę z tyłu. No panie sędzio, czy ja mogę dostać już te... To niby ja, a nie. Już myślałem, że to niby ja faulowałem według pana sędziego, ale nie, na całe szczęście nie. Piłka na skrzydło zagrana i teraz Khaled Muner. Wiśniewski? Tak, ta piłka odbiła mu się od ręki. To będzie kapitalna okazja do zdobycia bramki z rzutu wolnego i Fagioli jest naszym najlepszym egzekutorem. Na to wychodzi, na to wychodzi i teraz Fagioli z ogromną szansą na strzelenie bramki. Fagioli, czy nie podkręciłem tego za bardzo? Fagioli! Nie, ten strzał był idealny, ale niestety, tak jak powiedziałem, podkręciłem to za bardzo, zbyt blisko bramki. Wielka szkoda, obita ta poprzeczka, to będzie z nami w głowach, zostanie z nami w głowach po zejściu do szatni. Pochionpalo, Nowakowicz, Bonucci, duża tutaj luka w środku, strzał zza pola karnego, mógł zaskoczyć, tym bardziej, że poszła ta piłka jeszcze po którymś z naszych obrońców. Gatti, nie możesz sobie pozwolić na taką lekkomyślność w obronie. Buffon, ten strzał przełamał rękawicę naszego golkipera. Panie sędzio, proszę gwizdać. No w końcówce się zdecydowanie Wenecja ożywiła. Były groźne okazje po stronie Wenecji, były groźne okazje po stronie Juventusu. Niestety to gospodarze ostatecznie górą póki co. I ja się zastanawiam, czy tutaj nie zmienić czegoś, czy nie zmienić tej taktyki. Ja, jeśli mam być szczery, no nie jestem zachwycony tym, jak gramy, mając z tyłu tę trójkę. Więc chyba zdecyduję się na przejście na ustawienie ofensywne.
gdzie De Winter będzie bocznym obrońcą, a w miejsce Valentiniego zostanie wprowadzony Pace. Tu Fagioli, Miretti, Guerra, tu się wszystko zgadza, moi drodzy. To może w takim razie Valentiniego tutaj zostawimy i spuścimy go nieco niżej na zasadzie cofniętego napastnika. Zobaczymy, czy to da nam jakiś sensowny rezultat, moi drodzy. Zatem na drugie 45 minut wychodzimy już z nowym zawodnikiem. Chociaż chwilę pewnie potrzebuje nasza drużyna, żeby tę całą taktykę zaadaptować w rzeczywistości. Valentini, świetne zagranie do Soysalo, chociaż nie, zmieniał zdanie, to nie było świetne zagranie. Ta piłka leciała z prędkością metra na godzinę. Oczywiście umyślnie w tym momencie hiperbolizuje, ale po prostu było to zdecydowanie zbyt wolne zagranie. A teraz patrzę, ucieka mu ręcz. Podłącza się do tego wszystkiego Bonucci, piłka była obita ręką. Jeszcze jakieś ekwilibrystyczne zagranie do Didiego Buffona i teraz De Winter. De Winter dobrze znalazł tutaj Mirettiego, ale niestety ten piłkę stracił Andersen. W bólach rodzi się ta nowa potęga Juventusu, mam nadzieję, że rodzi się i mam nadzieję, że potęga, chociaż ta piłka znowu utracona i teraz mam wrażenie, że w tym meczu ten remis będzie smakował zupełnie inaczej, jeżeli po raz kolejny Juve miałoby się wpisać na listę strzelców, a wynik spotkania miałby się zakończyć remisem bramkowym 1-1, to wyglądałoby to zupełnie inaczej i na papierze, i w trakcie przebiegu tego meczu. Fagioli, Miretti. Aj, chciał zagrać do Fagioliego, który świetnie się tutaj podłączył, ale niestety nie tym razem. Bonucci. Zagranie na skrzydło. Pace. Kontra ręcz. To wszystko asekuruje jeszcze Gatti. Po Gianpaolo. Bonucci. Ja byłem przekonany, że Bonucci tę piłkę zabierze. I teraz tak się stało. Nie stało się. Obity słupek. Więc 1-1, jeżeli chodzi o uderzenia w obramowania bramki. A teraz jednak już był faulowany nasz zawodnik. Może to jest czas na zmiany ofensywne. Koniec z jakąś zachowawczością. Perea zmieni Munera. Kolejnym zawodnikiem, który może się pojawić, będzie Bianchi w miejsce Soysalo, a także Pagera zastąpi wyjątkowo biernego dziś Pagere. I kolejnym zawodnikiem, który się może pojawić, będzie Cornelius za Bonucciego, który trochę nie nadąża za zawodnikami Wenecji. Komplet zmian wykorzystany przez trenera Tomasa Kopawryja. Rozpoczynamy. Pagera. Pace. Ale ta piłka utracona w taki głupi sposób. Wystarczyło się obrócić nieco żwawiej. Zatrzymać ją na krótkim dystansie. Cornelius, jeżeli już tam zbiegasz, to powinieneś to kryć do samego końca. Strzał z voleja, który broni Gigi Buffon. 75. minuta. Wenecja teraz z okazją do kapitalnego strzału z rzutu rożnego. Że Fagioli i Gatti tego nie przykryli, to jestem w ciężkim szoku. Bianchi. Zbliżamy się tutaj do Andersena. I dobrze miał nosa Bianchi, chociaż ograny z dziecięcą łatwością. Swoboda ze swobodą. Zampano. Po Gianpaolo. Strzał zza pola karnego. Wow. Broni Gigi Buffon. No Wenecja zdecydowanie jest tutaj drużyną aktywniejszą. Może teraz z jakiegoś kontrataku. Dobre wybicie tej piłki przez Corneliusa i Pagera. Zagranie do De Wintera. Potrzebujemy jakiegoś zrywu. De Winter będzie zagrywał tę piłkę w pole karne. Pagera, czy tutaj nie było? Był spalony, a to był pomysł idealny. Pagera stwierdził, że on indywidualnie ruszy do przodu. Jeżeli nikt nie chce zaatakować, to on spróbuje. Ja go pochwalę za taką decyzję. Faktycznie, piłka była na pozycji... On był na pozycji spalonej i to ewidentniej, ale sama intencja mi się podoba. Bianchi. I teraz podanie beznadziejnej. Piłka stracona w najgorszy możliwy sposób, ale wysoki pressing może się opłacić. Tak też się stało. Piłka na naszą, no niestety nie na naszą korzyść, bo zrobiliśmy jeszcze głupszą stratę niż dobry przechwyt. Cornelius, 90. minuta, musimy natychmiast z tą piłką przejść na połowę przeciwnika. I teraz jest zagranie, Bianchi. Jeszcze jest do tego wszystkiego Pagera podłączony. Pagera, ale Wiśniewski wkroczył w niego z ogromną inicjatywą i niestety Wenecja, mimo... No nie mogę powiedzieć, że wyrównanego spotkania. To by było spore niedopatrzenie. Powiem tak, Wenecja zasłużyła na zwycięstwo, my mieliśmy swoją okazję, dwie okazje. To był właśnie ten strzał Franco, który, umówmy się, napastnik
marzący o grze w takim klubie jak Juventus, marzący o grze na najwyższym światowym poziomie, po prostu w takiej sytuacji pomylić się nie może. Ja też nie byłem do końca pewien, czy mogę podać któremuś z tych zawodników. Na pewno mogłem oczywiście podać tutaj na blisko, ale zastanawiałem się, czy Fagioli nie będzie na pozycji spalonej. No i po prostu stwierdziłem, że napastnik zielony to musi wpaść do siatki. Pomyliłem się naprawdę, naprawdę niewiele. No i później jeszcze ta poprzeczka. Gigi Buffon nas ratował wielokrotnie. Niestety, nie mogę powiedzieć nic dobrego po tym meczu, bo Wenecja w ogólnym rozrachunku była zdecydowanie aktywniejszą ekipą i mimo iż skromnie zwyciężyła, to w pełni zasłużyła na to zwycięstwo. To brakowało nam pewności siebie, zwłaszcza przy wykończeniu. Czy Muner pomógłby drużynie wygrać? Może pokazać, że się mylę. Powiedzmy, że może pokazać, że się mylę. Zdecydowanie tak. Pierwsza połowa bramkę zdobywa Wenecja i okazuje się, że to im wystarcza. Wy nie zdobywacie się na odpowiedź. Czemu? Ten zespół był lepszy. Taki nasz występ. To nie był nasz dzień. To nie był nasz dzień. Rzeczywiście nie potrafiliśmy sobie stworzyć okazji, bo to prawda, ten strzał w poprzeczkę przecież też miał miejsce w pierwszej połowie. Niestety, moi drodzy, mimo wszystko... A, i chciałem powiedzieć, że mimo to nie wracamy na ostatnie miejsce w tabeli, ale fakty są niestety takie, że jesteśmy na tym ostatnim miejscu w tabeli. Konferencja przedmeczowa, tuż przed starciem z Reginą. Kolejne starcie z kategorii, w której to my jesteśmy skazywani na porażkę, mimo iż tutaj teoretycznie dziennikarze twierdzą, że będzie to wyrównany mecz. Nie mogę się z tym zgodzić. Nie mogę się z tym zgodzić. Rozegrajmy to spotkanie i teraz Juventus i Regina. Zmiany, jakie możemy wprowadzić w tej drużynie, na pewno będą miały miejsce. W miejsce De Wintera pojawi się Cornelius. Z kolei na środku może się pojawić Pagera w miejsce Mirettiego, który jest jakoś nadzwyczaj tutaj zmęczony. I kolejnym zawodnikiem, który może otrzymać szansę na niecodziennej dla siebie Soysalo? Tu masz tu plus 5? Soysalo, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki uniwersalny. W takim wypadku wyjdziemy na ten mecz w taki sposób. Gramy na swoim terenie. Może to będzie ten przeważający czynnik. Tak jest, moi drodzy. W końcu zwycięstwo. Pagera w 85 minucie, moi mili, czyli ten zawodnik, chce pokazać, że on do wyjściowego składu chce zagościć na dłużej. I dobrze, tutaj nie ma świętych krów. Mimo tego, że zostali z nami zawodnicy, niektórzy z powodu lojalności, niektórzy do nas wrócili, to nie ma tutaj mowy o jakichś układach i układzikach. Soysalo, niezły mecz, naprawdę niezły mecz. Madibo, nadal masz miejsce w składzie i pamiętam o tobie, a Pagera, to było po prostu fantastyczne. Buffon, wszystko dobre, co dobrze się kończy. Nie mam pojęcia, co to jest za odpowiedź, ale niech będzie, że taką zaakceptujemy. Moi mili, dobrze. To jest dla nas dobra informacja. Zut Tirol stracił kolejne punkty. To jest dla nas jeszcze lepsza informacja. A teraz odzywa się do nas i Corneliusz, który mówi, że chciałby zagrać w tym meczu. Powiem mu, że rozważę jego prośbę. Nie będę mu gwarantował występu w tym starciu z Cosenzą, bo nie jest to pewne. Chociaż nie, przepraszam, no jest to pewne. Jeżeli De Winter jest taki padnięty i taki zmęczony po treningach, no to jest to naturalne, moi drodzy. I po raz kolejny zmiana Valentini za Soysalo. Pagera też się tutaj pojawia. No dobrze, Cornelius, Bonucci, Gatti. To jest nasz tercet w defensywie. Ruszamy na kolejny mecz. Tym razem jednak trzeba pamiętać, że gramy na wyjeździe. I na wyjeździe wywalczyliśmy remis, moi drodzy. Guerra i Franco. Czyli w końcu nasz napastnik trafił do siatki. Pagera zagrał naprawdę, naprawdę dobry mecz, trzeba zaznaczyć. Fatalne spotkanie zagrał z kolei Gatti, ale moi mili, o to chodzi. Wprowadzamy różnych zawodników. Nie ma mowy o tym, że ktoś gra tutaj za zasługi, tylko jeżeli grasz dobrze, to wtedy wskakujesz do składu. I mam wrażenie, że to może motywować zarówno piłkarzy z drużyny wyjściowej, jak i tych z ławki rezerwowych. Oczywiście, że prognozy są niezbyt obiecujące. Ale potrzebujemy czasu na rozwinięcie tego projektu. Na obecną chwilę jestem i tak bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego, w jaką stronę to idzie. Moi drodzy, Antonio Diaz po rozwinięciu na pozycję środkowego obrońcy dostał kolejne punkty overalla wzwyż, więc my tego zawodnika też będziemy tutaj rozwijać. Nie ma innej możliwości. Rafa Fuentes... Czeka na tę możliwość rozwinięcia na lewą stronę. Filippo Esposito jest na swojej pozycji, na pozycję defensywnego pomocnika, też w pewnym momencie może i się rozwinie. Mario Lombardi z kolei... No tak średnio, szczerze mówiąc. Mario Lombardi tak bardzo średnio. Może jednak trzeba z niego zrobić pomocnika prawego, przepraszam, obrońcę prawego, niech będzie i tak. No dobrze, mamy też comiesięczny raport zwiadowczy. O, no to na to z chęcią rzucimy okiem. Zaczynamy od pierwszej propozycji, która jest taka sobie. Isidoro Leon tak samo. Francisco Cordoba to już coś lepszego.
Oscar Garcia średnio. O, i to jest najlepsza propozycja. Julen Barrios. Podpiszemy też i Francisco Cordobę. Niech będzie ta dwójeczka i czekamy na kolejny raport. A i myślałem, że on do nas dotrze już teraz, ale jeszcze nie, moi mili. No dobrze, dystansujemy powoli ten Zut Tirol i gonimy Bari, Cittadelle, Frosinone, gonimy te drużyny. Zajrzyjmy jeszcze teraz, zanim ruszymy faktycznie w tę pogoń, do naszej szkółki juniorów, bo w naszej szkółce juniorów znalazło się dwóch nowych gagatków, dwóch nowych kandydatów. Mowa o Francisco Cordobie, a także o Julienie Barrosie. Julien Barrios, masz wyśmienite predyspozycje do bycia lewym obrońcą i rozwiniemy cię na tę stronę, tu nie ma w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Z kolei Francisco Cordoba ma prawą nogę mocniejszą, warunki fizyczne raczej nie na najlepszego środkowego obrońcę, przynajmniej nie na takiego typowego środkowego obrońcę, a z drugiej strony też wygląda na tej pozycji całkiem intrygująco. Może rozwój na jakąś inną pozycję, może na pomocnika defensywnego, nie bardzo. To może w takim razie będziesz dobrym wahadłowym. Zobaczymy. Pamiętajmy, że my też możemy tutaj sobie jakiegoś piłkarza rozwinąć, sprzedać. Dług będziemy spłacać, chociaż dług, przepraszam, karę można inaczej powiedzieć. No dobrze, nie wygląda to aż tak tragicznie, jeśli mam być szczery. Czas na kolejne spotkanie. Como? To drużyna, która nam kojarzy się wyjątkowo w pewien sposób. Mamy z kolei Mario Fabriego, którego wyślę sobie na kolejny scouting. Po raz kolejny rozpocznie scouting... wiecie gdzie? Tam, gdzie mimo wszystko są łowione perełki do Ligi Włoskiej. I to w żaden sposób, moim zdaniem, nie będzie forsowane. Bo, no, ile jest Polaków w Lidze Włoskiej? To jest chyba najchętniejsza eksportowa liga dla naszych towarów piłkarskich, że tak to określę. No dobrze, ostatnio mamy kapitalną serię, więc ja tutaj Corneliusa też muszę zostawić. Mirietti tak samo zostanie zastąpione Spaghero, a Valentini i Soysalo radzą sobie tutaj całkiem akceptowalnie. Czas na kolejny pojedynek. Gramy u siebie z Como. Widzimy tutaj takich piłkarzy, których znamy. Blanco, Cherry, Gabrieloni, Dacunia, Dariva, Fabregas, Zanotti, Scaglia. To są piłkarze, których znamy chociażby z kariery Como, z Komofrontacji. Ale teraz, moi drodzy, nie ma Komofrontacji. Jest degradacja. Degradacja Juve, więc trzymamy kciuki wyłącznie za starą damę. I remis 2-2. Nie wiem, jak na to patrzeć. Goniliśmy cały czas tutaj wynik, więc może i faktycznie wywalczenie tego remisu w 89 minucie nie jest takim złym rezultatem, jakby mogło się wydawać. Po raz kolejny na boisku pojawili się zawodnicy, którzy dostali swoją szansę. Pagera tym razem nie zagrał jak z nut i nie można tego powiedzieć też o Corneliusie, więc chyba wrócimy do tego składu, który widzimy na załączonym obrazku tutaj, ale z jednym wyjątkiem. Ja poważnie w tym momencie się zastanawiam, czy nie powinienem pana Mikaela Soysalo przekonwertować na pozycję napastnika? Skoro z niego jest taki goleador, skoro on jest zawodnikiem, który faktycznie potrafi strzelać bramki, to może przynajmniej tymczasowo problem prawego napastnika się rozwiąże. A Valentini na razie może nas wspierać. On tak czy siak będzie wypożyczony, ale no dobrze wiecie, na jakiej zasadzie, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że to nie jest wcale aż taki zły pomysł. No i widzicie, świetna forma Soysalo została zauważona. Powołanie otrzymał do reprezentacji Finlandii. Fabri rozpoczyna scouting, a my mamy, moi drodzy, wiadomość od sfrustrowanego Daniela Guerry. No nie dziwię się, frustracja się udziela każdemu, bo gdy wyniki nie idą w parze z grą, z tym, że dajecie z siebie 100%, no to ciężko się z tym pogodzić. No dobrze, czas na kolejne rozwoje, czas na kolejne uregulowanie tutaj tych sesji treningowych. Guerra, może u ciebie byśmy tempo trochę podrepelowali, albo strzały. O, strzały to nie jest taki zły pomysł, więc może tutaj na zasadzie, no nie no, zrównoważony trening to też nie jest coś, co mi się jakoś super podoba, więc niech będzie w takim razie typowo środkowy pomocnik. Pagera ostatnio zagrał naprawdę niezłe zawody i mam nadzieję, że taką formę podtrzyma. Francesco Di Tacchio, Fabio Miretti, możemy go z powrotem przywrócić na jego nominalną pozycję i tutaj zagra zdecydowanie lepiej. Przydałoby się, żeby wrócił Miretti, którego widzieliśmy na początku sezonu. Giacomo Olzer, Mikel Soysalo, Mikael Soysalo, przepraszam, to tak jak Mikael Isak, tak samo jest Mikael Soysalo, więc nie powinienem tutaj tego nazwiska przekręcać. Trzymamy kciuki za tego zawodnika. Khaled Muner. Mimo iż teoretycznie rozwinął się na szczyt swoich możliwości, to widzę, że ciągnie, chce jeszcze więcej dać z siebie.
Tak samo jak i Diego Valentini, którego rozwój gdzieś trochę przyhamował. Nicolo Franco. Przyjacielu, czekamy na jakiś prawdziwy pokaz strzeleckich umiejętności z twojej strony. Tak samo jak ze strony naszych bramkarzy, którzy będą bić się między sobą o tę pozycję drugiego golkipera, który być może zagra w Pucharze Włoch. Nie gwarantuję, że zagra. Nie mogę tego obiecać. Ale być może zagra. Koni de Winter. Przydałoby się, przyjacielu, żebyś się na 70-tkę rozwinął, żebyś wskoczył na ten wyższy próg. Dobrze, chyba tutaj resztę mamy w miarę ogarniętą. Tak mi się wydaje. Tak jest, moi drodzy. Tu już mamy wszystko tak, jak należy. Więc co? Nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć dalej. Centrala. Z tego, co widzę, to w naszej akademii tworzą się potencjalni zawodnicy na pozycję lewego obrońcy i to jest dla mnie bardzo dobra informacja. Mamy też kolejną bardzo dobrą informację, czyli powrót Alessandro Di Pardo z kontuzji. Dobrze, bardzo dobrze, bo to oznacza, że niedługo będziemy mogli wrócić do naszego nominalnego i ulubionego stylu gry, jeżeli faktycznie któryś z tych zawodników okaże się być urodzonym w butach albo urodzonym w czepku lewym obrońcą, o, tak powiem. No dobrze, czas na kolejne starcie, gramy z Ascoli. Ascoli, który jest 11 w tabeli i ma punktów na swoim koncie 17. My po raz kolejny, a i chciałbym tutaj Soysalo ustalić, ale sami widzicie, że nie jestem w stanie. Szybka symulacja i automatycznie zastąpmy tylko na ten mecz niedostępnych piłkarzy. A jak mało brakowało niestety, moi mili. Tym razem to my rozpoczęliśmy strzelanie, konkretniej Fagioli. Ale później złe decyzje kadrowe i ta zmiana Corneliusa za Bonucci'ego była niepotrzebna. Trzeba było zostawić Bonucci'ego, bo defensywa się rozluźniła i Dionizzi niestety w 80. minucie wpakował piłkę do siatki na 3-2. Szkoda. No dobrze. Tabela nie uśmiecha się do nas. 2 zwycięstwa, 4 remisy, aż 8 porażek. Bardzo słabo to wygląda. Ale nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem? Ej, tak mi się wydaje, że nie powinniśmy tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Zaraz się niektórzy zawodnicy, tacy jak Rafa Fuentes, rozwiną na swoją nominalną pozycję, więc jeszcze dociągnie... O Jezu, teraz starcie z liderem. Z Pizą. Ale to Piza w takim razie jest jakaś potężna tutaj. Bo mam wrażenie, że dystansuje mocno punktowo resztę stawki. No Pisa, Parma, Wenecja. Patrzcie, jak my byliśmy blisko tego urwania punktów w Wenecji ostatecznie. Niestety się nie udało. Cremonese, ja mam wrażenie, że my z tymi wszystkimi drużynami tutaj graliśmy. No i w sumie nie ma co się dziwić, bo my zaraz będziemy mieli połowę sezonu. A nasza sytuacja jest taka... taka trochę dyskusyjna, bym powiedział. O, teraz Soysalo. A może ty teraz pokażesz, że faktycznie jesteś takim zawodnikiem, który w tym momencie stanie na wysokości zadania, co? Madibo, ty musisz stanąć na wysokości zadania. Ty musisz teraz naprawdę, naprawdę dużo tutaj udowodnić. W porządku, moi drodzy, zapisujemy zmianę w tym składzie. Szybka symulacja. Na Allianz Stadium mierzymy się z liderem, z Pizą. I otworzyliśmy wynik spotkania, ale nic z tego nie wyniknęło. Kolejna porażka, kolejne 3 punkty, które uciekają nam sprzed nosa, albo jakiekolwiek punkty nam uciekają sprzed nosa, bo to jest bliższe prawdy, zdecydowanie. No dobrze, moi mili, czas na ostatni mecz w listopadzie. Nasze humory są bardzo takie sobie. W szkółce juniorów jeszcze nie mogę nadal rozwinąć nikogo, więc przejdziemy sobie do konferencji przedmeczowej, moi mili, w których to... Może trzeba wprowadzić z powrotem Di Pardo do drużyny. Może trzeba znowu spróbować wrócić do tego ustawienia czwórką. Bo inaczej trochę się zakopiemy chyba w tej trójce. No ja nie jestem zadowolony z trójki z tyłu. Nie wiem, czy wy jesteście zadowoleni. Jeżeli tak, to... No to okej, teoretycznie. Ale ja osobiście nie jestem zadowolony. Ja bym wolał po prostu tutaj zwykłe 4-3-3 wąsko, czy tam płasko, przepraszam. Płasko. I mamy sobie tutaj, moi drodzy, wtedy taką ekipę. Fagioli, Miretti, Guerra. Elegancko. Na szpicę wrzucamy sobie Soysalo. Soysalo jest zamieniony z Franco. Soysalo jest tutaj ustawiony, moi drodzy, na pozycji środkowego napastnika. I bardzo proszę, elegancko. Na lewą stronę wjeżdża tutaj sobie Pacze. A na prawą stronę wjeżdża sobie pan Di Pardo w miejsce De Wintera. Elegancko, wszystko, moi drodzy, zaczyna się kleić. Czujecie to, jak się klei? Ja czuję, jak się klei. Ja czuję, jak się klei i widzę, że to teraz wypali, moi drodzy. To musi teraz wypalić. Zmiana kompletna stylu gry, ale moim zdaniem to wygląda lepiej. Ten Soysalo. Ten Soysalo to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł. Frosinone kontra Juventus. Ostatni mecz w tym odcinku.
4 zmiany, a i tak porażka. Próbowaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Soysalo tak średnio się spisał. Nie rozumiem znowu, dlaczego zmieniliśmy tego Bonucciego i minutę później, w tej samej minucie straciliśmy na dobrą sprawę bramkę. A Bonucci zagrał kapitalny mecz, najlepiej oceniony nasz środkowy obrońca. To dlaczego my go ruszamy? Niezrozumiałe jest to dla mnie. Niezrozumiałe jest to dla mnie, widzowie. Dlaczego ten jełop, któremu oddajemy kontrolę nad drużyną w trakcie symulacji, ściąga za wszelką cenę, gdy tylko może, Bonucciego? To jest naprawdę, naprawdę niepoważne z jego strony. Przechodzimy do zespołu, moi drodzy. Czas na przekonwertowanie Barriosa na lewego obrońcę. 53 punkty overall. Jeśli mam być szczery, spodziewałem się trochę większych fajerwerków, więc na razie chyba cię jeszcze tutaj zatrzymamy na takiej stronie, na takiej opcji. Z kolei Francisco Cordoba zostanie przekonwertowany w taki sposób, elegancko. No i przyjacielu, u ciebie to nie dało totalnie nic. Ale nie wykluczam tego, że kiedyś może jednak jakąś drogę pokrętną do wyjściowej jedenastki znajdziesz. Na zasadzie jakiegoś, cholera wie, transferu czy coś, nie wiem. No dobrze, moi mili. Wygląda to tak, jak wygląda. Nie za dobrze. W drużynie seniorskiej też nie ma najlepszych humorów i jeśli mam być szczery, to nie dziwię się, że nie są panowie w najlepszych nastrojach. Ale próbujemy, naprawdę, naprawdę próbujemy i kombinujemy za wszelką cenę wycisnąć coś z tego Juventusu. Chociaż sami widzicie, nie jest to łatwe zadanie. Mamy comiesięczny raport o juniorach dostępny, więc rzućmy okiem. To jeszcze nie jest pierwszy raport z Polski. Juan Garcia to jakieś totalne nieporozumienie, to samo Ortega, Angel Idaglio, okej, okay. I Alex Guerra, okej, okay. Samuel Toledo, okej. Okay. Mam wrażenie, że tu jest jakiś smaczek. Alex Guerra ma zadziwiająco wysoki potencjał jak na to, na jakiej pozycji jest ustawiony i jaki ma overall de facto. Co, jednak jesteś prawym obrońcą? Chociaż to czemu aż taki wzrost miałbyś nagle zgarnąć wysoki? Nie wiem. Samuel Toledo. Tutaj z kolei jest tak sobie z tym rozwojem. Ale też jako prawy albo lewy obrońca teoretycznie. Teoretycznie. I ostatni Angel Idaglio. I Angel to jest zdecydowanie zawodnik bardziej na bok obrony. Na prawą obronę. No dobrze, moi mili. Raport widzicie jak wygląda nasza kadra, widzicie jak ciężko jest z tym dojść do jakiegoś konsensusu. Kończymy jeszcze to szybkim raportem z tabeli. Odwróć tabelę, Juventus prawie na czele.